W pierwszym spotkaniu w Serie A Macerata gładko wygrała z zespołem z Molfetty 3-0. Co mógłbyś powiedzieć na temat tego spotkania? Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Od początku do końca chyba kontrolowaliśmy przebieg meczu. Jesteśmy zadowoleni z 3 punktów. Po prostu to należało dzisiaj zrobić, wyjść i wygrać. A jak możesz ocenić swoją grę w dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że było nieźle. Były momenty słabsze, ale w ogólnym rozrachunku myślę, że występ należy zaliczyć na plus. W pierwszym secie mieliście kilka problemów. Tam Molfetta uzyskiwała kilkupunktową przewagę. I co zadecydowało o tym, że ten set rozegraliście, raczej zakończyliście swoim własnym sukcesem? Myślę, że po prostu na początku wyszliśmy troszeczkę zdenerwowani do tego spotkania, ale liczy się wynik końcowy. Myślę, że po prostu w przeciągu całego seta byliśmy lepsi w każdym elemencie i tyle. Myślę, że dzisiejszy mecz należał do był z gatunku tych, które należy wygrać i po prostu to zrobiliśmy. Nie macie wiele czasu na odpoczynek. Już w środę zmierzycie się z bardzo trudnym rywalem, z Zenitem Kazań w Lidze Mistrzów. Jakie są wasze oczekiwania przed tymi najważniejszymi rozgrywkami? Myślę, że mamy szansę wygrać wszystkie mecze, do których będziemy przystępować. Mamy drużynę, która ma bardzo duży potencjał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na boisku. Boisko wszystko zweryfikuje już przed nami w najbliższym meczu starcie z zespołem najwyższej półki. Myślę, że zostaniemy sprawdzeni i będziemy wiedzieć coś więcej o tym, w którym miejscu jesteśmy w tym momencie. Bo w tym roku trafiliście do grupy w Lidze Mistrzów, która jest zdecydowanie najtrudniejszą. To jest w zasadzie, wszyscy mówią o tym, że to jest grupa śmierci po spotkaniu z Zenitem Kazań, potem Nowosybirsk. Tak. Nie będzie łatwego spotkania w tej grupie. Zdajemy sobie z tego sprawę i będziemy chcieli po prostu w każdym meczu wygrać czy uzyskać wynik, który pozwoli nam wyjść z tej grupy, awansować dalej. No zobaczymy, jak będą się te mecze rozgrywać. Myślę, że spokojnie możemy powalczyć z każdym. Jeszcze pytanie na sam koniec. Jak ci się podobał dzisiaj doping w Palace? Bardzo, 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 bardzo było fajnie. Było żywiołowo, było wesoło. Lubię grać przy takiej atmosferze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.